To był wyjątkowy dzień dla mieszkańców Gumien. W sobotę 1 lipca świętowali 500-lecie tego sołectwa gminy Dębowiec. Uroczystość miała miejsce na terenie boiska sportowego. Przybyłych gości przywitała sołtys Gumien Helena Mikrut. Świętujemy 500-lecie Gumien, co się zdarza raz na 500 lat. Ja chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy bardzo ciężko pracowali przez ten czas, by przygotować całe te nasze obchody pięknego jubileuszu. Po wystąpieniach włodarzy i zaproszonych gości przyszedł czas na wręczenie podziękowań społecznikom. Przyznano ponad 30 wyróżnień. Ważnym punktem programu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz zasadzenie jubileuszowego drzewka. Zarówno tablicę, jak i drzewko ufundował powiat cieszyński. Jubileusz 500-lecia Gumien był również okazją do wydania jubileuszowej publikacji Szkice do monografii Gumien. Na jednym z pierwszych spotkań Komitetu Organizacyjnego podjęliśmy decyzję wspólnie, że chcemy wydać broszurę okolicznościową. Myśleliśmy, że archiwa nasze tutaj lokalne i ewentualnie poza gumnami, poza wsią pozwolą na to, żeby wydać, tak powiedziałem, broszurę, ale oczekiwania nas przerosły, że bardzo się dużo okazało, że materiałów skrywają nasze archiwa i w Cieszynie, i w Opawie, no i w Katowicach. No, Uniwersytet Śląski też pozwolił na to, że wiele materiałów zostało zgromadzonych i to pozwoliło ku naszemu zaskoczeniu wydać książkę, piękną książkę 160-stronicową, ładnie oprawioną, ilustrowaną wieloma zdjęciami pochodzącymi z archiwów miejscowych mieszkańców. No i książka jest do nabycia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców Gumien, mieszkańców całej gminy Dębowiec, powiatu cieszyńskiego, żeby weszli w posiadanie tej książki i poznali historię, bo tam jest i historia nie tylko Gumien, ale to jest historia też Śląska Cieszyńskiego, barwnie opisana przez autorów. I w tym miejscu, w tej chwili chciałem serdecznie też podziękować również autorom tej książki, przede wszystkim panu Włodzimierzowi Świątkowi, który wykonał tytaniczną pracę w ostatnim czasie. Nie miał dużo czasu na to, ale sprostał wyzwaniu i za to wszystko jemu dziękujemy. Chciałem też podziękować współautorom, wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej książki. Po części oficjalnej przyszedł czas na artystyczne niespodzianki. Przed publicznością wystąpili m.in. zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej, uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Artur Papierski i Ściśle Fajne. Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Przed zabawą taneczną mieszkańcy wspólnie zatańczyli Walca Wiedeńskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.